No to i rozdamy numery startowe i identyfikatory dla kogoś. 43 Darek. A jeszcze ogłoszenie, że o 17 jest wyjazd do klubu za autem tutaj moim. Pojedziemy i bym prosił tak, żeby tak o 16 już stanąć. My zbierzemy tutaj te czasy od automobili klubu, bierzemy sprawy techniczne, posprzątamy, żeby taka godzinka była mniej więcej luzu dla nas i o 17 będzie wyjazd. Teoretycznie, chyba że się coś przeciągnie, prawda? No to wtedy to zmienimy. Lubelski, Andrzej Stachurski. Proszę Państwa, tak, od razu przepraszam za jakieś niedociągnięcia, jakie nastąpią. Powiem, że przyznam się od razu, że pomiar czasu jest nowy, żeśmy akurat i testujemy, że tak powiem, znaczy ma być to super, ale dlatego tutaj zastrzegam, że może się chwilkę przeciągnąć. Ale prawdopodobnie będzie wszystko ok. Odnośnie trasy. Proszę Państwa, macie rysunki przed sobą. Ja najpierw powiem, jakie są zmiany w stosunku do tego, co jest na rysunku. Nie. Zmiany są niewielkie. Nie trzeba długopisu, nie. Proszę Państwa, omawiam SZ1, czyli ze startem tutaj na prawo ode mnie. Start normalnie i potem ten mały plac normalnie i dopiero na górze, kiedy na ten duży plac wjeżdżamy, który jest podzielony tam z dwóch prób i z tamtej próby ze Z2 też wjeżdżają. I tam nie będzie tego pierwszego nawrotu takiego ostrego, tylko będzie winkel tak zwany i prosta wzdłuż tego placu, ponieważ tam jest budowana, zobaczycie na zapoznaniu z trasą, budowana płyta poślizgowa tu od naszej strony. I trzeba było to ominąć. Ja rysując tą próbę nie wiedziałem, że w budowie jest też płyta. Także troszeczkę będzie prostej i dopiero w lewo i w prawo takie dwa nawroty. Także tam nie jest bezpośrednio za słupkiem, tylko jest troszeczkę no 50 metrów spokojnie prostej. No i potem wjazd na ten placyk helikopterowy, taki powrót tak samo. To taka zmiana, niewielka, prawda? Teraz SZ2. Start normalnie tak jak jest narysowany, wszystko się zgadza, prawo, jeszcze raz prawo i potem slalom. Proszę Państwa, tam jest mała odległość do tej płyty poślizgowej, która jest narysowana, którą z prawej lub z lewej można objechać. Ten slalom składa się nie z czterech, tylko z trzech słupków. Musicie pokombinować, zresztą jak będzie prowadził was pilot, to oczywiste jest, że jak będziecie wychodzili z tego prawego, no to pójdziecie na zewnątrz i potem to jest taki tylko myk między tymi słupkami i wchodzicie, płytę objeżdżacie, a potem tutaj są trzy słupki, to są cztery, bo taka jest zmiana, że tam są trzy, te za ciasno by było, jakby były cztery, także, a tutaj jest więcej miejsca i pozostałe. Tu jest jeden więcej. Pozostała część próby jest już taka, jak na rysunku nie ma. Czyli trzy słupki, a potem cztery. Są dwa odrębne słupki. Proszę Państwa, wszystkie tak. Na slalomie, na SZ2 dalej. Ten slalom jest taśmowany, zobaczycie. To jest opona i taśma do brzegu. Natomiast pozostałe slalomy nie mamy co dyskutować, bo są dowolne. Musicie to tak kombinować, żeby było dobrze, no wjechać z odpowiedniej strony. Nie będę wam podpowiadał, bo to sami zobaczycie, jak to wynika po prostu z jazdy. Teraz jak są cztery, to trzeba od wszędzie na narożne słupki są wyższe. Z trzech albo z czterech opon jeszcze przeważnie otaśmowane, tam gdzie jest tak wizualnie, trzeba gdzieś do zakrętu się podchodzić, to jest też taśma, żeby było można ocenić, kiedy się składać do tego zakrętu. Pozostałe słupki mogą być pojedyncze opony tylko położone, na przykład jak objeżdżamy taki plac, jakiś tam na tym dużym placu, to na rogach tylko są podwyższone takie, żeby było widać, że to jest tam zakręcamy. No i więcej to czekam na pytania, bo chyba... Uderzenie w opony, ile jest kar? Ja nie zakładam, że będziecie robić takie rzeczy. Ale jak teraz ktoś wjedzie albo zawadzi oponę? To ma dacha. Przeważnie to tak jest. Przy tych szybkościach, jakie tu będą, to raczej dach.
Nie mówię o słupku, ale na tę pojedynczą, po tej pojedynczą oponę to... Znam te zabawy na takich torach układanych z opon, także proszę opon nie dotykać. Dobrze, czyli jak walnę, a jak nie zrobię dacha, to nie mam kary, tak? No. Ale nie będzie oklasku. To jest nagroda, jeszcze nie kary. A w slalomie, jak się otrze... Nie, no to otrze, to się otrze, no to nie róbmy tragedii, nie będziemy... Słucham? Jak rozwali słupek? Jak przesunie. Jak daleko? No to będziemy się zastanawiać, jak zgłoszą sędziowie, potem jaką karę wyznaczyć. To wszystko zależy od stopnia, bo otarcie się to jest otarcie. Nie róbmy tragedii. Kara przez powieszenie. Jest tylko trochę proste. Nie jest taki nawrót, tylko potem prosta i dopiero... Tak, też jest. Tylko jest na pierwszym słupku trochę prosto, trzeba pójść. Jest. Tylko wjeżdżamy, prosto jest. Kawałek jest prosto i dopiero nie jest opaść. Proszę, 5 punktów za nielegalne jeżdżenie po trasie, to mi podpowiada organizator, i 3 punkty za opony. Jak jeszcze raz? Plus 5 punktów za nielegala. Za nielegala, które już tu niektórzy rano ćwiczyli. I 2 życia. Ale nie zapisaliśmy, nie. Czyli za dotknięcie oponu? 3 punkty. Który? Są jacyś sędziowie faktu? Są sędziowie faktu, wszystko notują. A tutaj? Dobra. Nie wiem, przyjdzie po prostu. Pan nie przyjdzie się tak blisko, to jest proste. Nie no, ja rozumiem, że wie, rozumiecie, że jako ominięcie jakiejś slalomu skrót trasy, to jest w ogóle po próbie, no. 7 punktów. Taryfa i finito.